Historia sięga czasów starożytnych. W starożytnym Babilonie i Nowej Szkocji używano odcisków. Nie wiadomo tak naprawdę do czego, ale są ślady odcisków na tabliczkach glinianych podczas dokonywania jakichś transakcji. Tak naprawdę nie wiadomo, czy to służyło już identyfikacji czy weryfikacji tożsamości, aczkolwiek są to pierwsze takie wzmianki o użyciu tej metody. Później długo nic, jak to się mówi. Mamy Persję, wiek XIV. Tam jeden z oficjeli rządowych na bazie swoich obserwacji wywnioskował, że tak naprawdę znalezienie dwóch odcisków, nawet podobnych bardzo, od dwóch różnych osób jest praktycznie niemożliwe. Ale też żadnej wzmianki o zastosowaniu tych odcisków do weryfikacji czy też identyfikacji tożsamości. Później wiek XVII i tutaj już mamy pierwsze badania Marcellego Malpighiego, który klasyfikuje odciski właśnie na trzy klasy, które są wykorzystywane do dzisiaj, pętla, łuk i spirala, ale też znowu żadnej zmianki, czy te odciski nadają się do weryfikacji. Wiek XIX, koniec wieku XIX, Sir Francis Galton, notabene kuzyn dobrze znanego Darwina, w 1880 roku rozpoczyna badania i definiuje zestaw cech odcisków palców, czyli tak zwane minucje. To dzisiaj nazywa się minucje, albo właśnie detale Galtona, rzadziej detale Galtona. I te detale Galtona właśnie, które ja w dalszych slajdach będę pokazywał, są używane do dzisiaj właśnie w procesie weryfikacji. Technika poszła naprzód. Tutaj Państwo macie kilka czytników, te trzy. Najbardziej z lewej strony mamy w naszej pracowni trzy różne technologie, pojemnościowa, naciskowa i optyczna. Natomiast ten taki czarno-biały rysuneczek na dole to taki polski akcent, wrocławska firma Optel produkuje czytniki na bazie skanowania ultradźwiękami. Jest jeszcze technologia termalna, która mierzy na bazie ciepłoty palca, potrafi skonstruować odcisk. Druga metoda, najbardziej, jedna z bardziej popularnych, jest to weryfikacja twarzy. Najczęstszą metodą jest tak zwana metoda twarzy własnych, wynaleziona przez takich naukowców Turk i Pentland. Na ich stronie można znaleźć masę informacji. Tutaj prezentuję Państwu parę kamer, ponieważ poszło to tak do przodu, że w tej chwili te kamery, urządzenia mają już swoje kształty futurystyczne, chwytające właśnie potencjalnych klientów. To są kamery firmy ZN Vision z Niemiec. To jest geometria dłoni. Metoda prosta, mało może bezpieczna, aczkolwiek szybka i bardzo wygodna dla użytkowników. Niekwestionowanym tutaj liderem na rynku liderem jest firma Recognition Systems ze Stanów. To jest właśnie ten czytnik tej firmy. Zdominowali rynek niezaprzeczalnie, ale kilka innych firm próbuje również takie czytniki produkować. I tęczówka oka. W tytule jest oko, więc winny jestem Państwu również kilka słów o tęczówce. Jest ta metoda zdecydowanie jedna z najmłodszych. W 49 roku naszego wieku pojawiły się wzmianki w pracach okulistów o możliwości użycia wzoru tęczówki do identyfikacji osoby, bez podania żadnych metod, i bez pewności, że to tak naprawdę będzie działało. W roku 1987, czyli stosunkowo niedawno, dwóch okulistów, Flom i Safir, na bazie swoich badań stwierdzili, że wzór tęczówki jest niepowtarzalny dla różnych osób, w szczególności nawet wzór tęczówek obojgu naszych oczu również jest niepowtarzalny, jest różny, niezmienny w czasie. Troszkę te badania były też oparte na badaniach Kronfelda i Adlera, okulistów z lat 60. I poprosili wybitnego matematyka, wtedy wykładowcę na Harvardzie, Johna Dagmana, o skonstruowanie metody. W 1993 roku został opublikowany patent Johna Dagmana, który definiuje użycie metody akurat falek Gabora w tym przypadku do konstruowania kodu tęczówki. Metoda jest naprawdę wydaje się być doskonałą. Dagman przebił się z tą metodą, sprzedał prawa patentowe firmie Iridian Technologies. Iridian sprzedaje licencje takim firmom jak LG, jak Panasonic, Oki. Tutaj macie Państwo przykład takich systemów właśnie. Po lewej stronie jest Iridian, na samej górze jest Oki, na dole jest Panasonic, one są bardzo podobne, a z prawej strony mamy przykład systemu LG.
No i podpis. Podpis jest bardzo wdzięczną metodą biometryczną, dlatego że od pewnego okresu w życiu jesteśmy przyzwyczajeni do podpisu. Tutaj po lewej stronie mamy takie okienko z systemu CyberSign. W tej chwili poszło to bardzo naprzód. Metod jest już wiele. Istnieje chyba ponad 200 patentów różnych metod, które weryfikują podpis odręczny. Poszło to tak daleko, że nawet na zeszłorocznej wystawie biometrycznej w Londynie firma Motion Touch zaprezentowała tablet specjalnie przygotowany dla firm i dla instytucji, które no, zajmują się w jakimś sensie rozpoznawaniem podpisu, tworzą algorytmy albo kupują algorytmy od kogoś i chcą dalej sprzedawać kompletny produkt. Po prawej stronie widzicie Państwo taki właśnie specjalnie dedykowany tablet z taką krateczką i głos. Tutaj ja to też zaliczam do metod popularnych, bardzo popularnych. Interesują się tym głównie operatorzy telekomunikacyjni, którzy chcieliby poprzez telefon na odległość no, weryfikować tożsamość danej osoby. I weryfikacja mówiącego to jest biometria, a weryfikacja no, głosu czy mowy, czy rozpoznawanie mowy to jest to, co w tej chwili właśnie przeżywa taki okres no, rozwoju i zastosowań w telefonach. No, bo co jeszcze można mierzyć? No, okazuje się, że dużo rzeczy można mierzyć. Można obmierzać człowieka, na przykład można obmierzać człowieka z daleka. Są to systemy działające no, w czasie rzeczywistym, znaczy po przejściu kilku metrów człowiek przechodząc przez taki korytarz, na końcu tego korytarza już jest zidentyfikowany. Nie ma jak na razie no, implementacji takich komercyjnych, fizycznych, aczkolwiek no, sporo tam zostało zrobione. No co można mierzyć? Ucho można mierzyć. Zdjęcia w paszportach przecież mamy z odkrytym uchem jednym. Te metody bazują, znaczy produkt właściwie jeden, no, który udało mi się znaleźć, taki sensowny, bazuje na systemie Jana Rellego. To był taki człowiek, który zdefiniował 12 punktów pomiarowych w obrębie ucha. Problem jest tylko taki, że ucho rośnie nieproporcjonalnie i te parametry zaczynają pływać. No, było sporo problemów z tymi metodami, aczkolwiek produkt istnieje. Siatkówka oka to jest coś, co jest bardzo często mylone z tęczówką. To są zupełnie dwie różne metody, dwa różne obszary wokół. Siatkówkę mamy w głębi oka, prawda, na dnie oka. Kamera, do której się przybliżamy, zagląda nam w głąb oka, oświetla dno oka pod czerwienią. Tak naprawdę kamera obserwuje naczyniówkę, nie siatkówkę. Nigdy nie widziałem, żeby ta metoda nazywała się naczyniówka oka, czy biometria naczyniówki, aczkolwiek to jest fotografowane. Czyli układ tych naczyń krwionośnych, które tak naprawdę siatkówkę odżywiają, jest niepowtarzalna dla człowieka. Metoda jest inwazyjna jednak, mimo wszystko, i prowadzi do dużego współczynnika fałszywych akceptacji. Natomiast ma tą zaletę, że trudno jest ją oszukać, podstawiając szklane oko, tudzież inne z innego materiału. I stosuje się tę metodę. Niektóre firmy czy instytucje, jak elektrownie jądrowe, czy niektóre banki, wprowadziły tę metodę właśnie do zabezpieczania no, tych najbardziej strzeżonych miejsc tych instytucji, czyli sejfów, czy też reaktorów, ale tylko i wyłącznie dla pracowników, dlatego że wygoda użytkowania jest dość marna. Dynamika uderzenia w klawisze to coś, co nie działa tak naprawdę. Sporo firm się tym zajmuje. W Uniwersytecie w Plymouth jest dość silny zespół, który zajmuje się właśnie, wierzy w to, że coś takiego można wprowadzić w telefonach komórkowych i będzie to doskonałe zabezpieczenie. Metoda, która pomimo tego, że wydaje się, że nie działa, to przeżywa jeszcze jakiś tam okres zlotu. Można mierzyć układ żył w nadgarstku tutaj. To robi taka koreańska firma BK. Można fotografować odcisk dłoni, czy pobierać odcisk dłoni. Z tym, że nie chodzi mi tutaj o linie życia, szczęścia, nie wiem, które to są, ale to nie chiromancja na pewno, to nie jest chiromancja. Tak jak mierzymy odcisk palca, tak samo można odcisnąć dłoń na czytniku, tyle że większym. Takie czytniki robi firma Dermalog z Niemiec. No, mają jakieś tam wyniki dobre, sprzedają to. Zapach też można mierzyć. No, skoro pies policyjny nas wytropi, to czemu czujnik elektroniczny nas nie rozpozna? Tutaj ta metoda przeżywała długi zastój, te czujniki były bardzo drogie. W tej chwili firma Mastiff Electronics, która zajmowała się od początku tą metodą, no, zaprezentowała produkt Sentinel, który działa. Ja go nie widziałem. Otóż okazuje się, że środkowy palec w skórze właściwej, czy pod skórą właściwą właściwie są receptory,
które no, nie do tego zostały stworzone, ale w momencie, kiedy palec przesuwa się po specjalnym czytniku, który wygląda jak guma, jak gumka do mazania, okazuje się, że ten dźwięk, którego my nie słyszymy, ale ten czytnik rejestruje, jest faktycznie niepowtarzalny dla różnych osób. Problem jest tylko taki, że metoda ta odznacza się wysokim współczynnikiem właśnie tej penetracji genetycznej. To znaczy podczas prób okazuje się, że babcia z wnuczkiem, siostra z bratem, tato mają bardzo podobne właśnie te charakterystyki tych dźwięków. I ostatnia metoda to układ kanałów w skórze pod paznokciem. Wykonuje to firma Mitsubishi, zaprojektowała czytniki. No i też chwalą się, że to działa, jak na razie nie widziałem takiego systemu. No oko, oko w tytule, więc od oka zaczniemy. Początki tęczówki to trzeci miesiąc życia płodowego. Procesy, które tym rządzą, to są procesy rzęskowe. Aczkolwiek nie znalazłem na razie dowodu, znaczy opisów, czy tych procesów, czy w ogóle jakiegokolwiek procesu, który rządzi rządzi tym kształtowaniem się tego wzoru tęczówki. Na pewno metoda ta jest doskonała, dlatego że nie zależy od genów. Nasze, tak jak powiedziałem, tak jak pan profesor już wcześniej mówił, dwoje oczu jest zupełnie inne. Możecie sobie państwo to sprawdzić, czy w lustrze, czy po wykładzie tutaj nawet, wręcz robiąc zdjęcie. Nie interesuje nas kolor absolutnie, czyli nie interesuje nas melanina, dlatego robimy zdjęcie w podczerwieni, ponieważ melanina nie pochłania podczerwieni. Także no, wydaje się, że metoda, czy obiekt właściwie jest bardzo wdzięczny. Da się go sfotografować. Mamy już do tego wystarczający sprzęt, mamy moce obliczeniowe, które są w stanie takie zdjęcie obrobić. No więc to robimy. No więc co robimy? Potrzebujemy kamerę. Kamery, które używamy, to są zwykłe kamery przemysłowe. Takiej średniej rozdzielczości, no, trudno powiedzieć, żeby to była wielka rozdzielczość. Potrzebujemy około 10 linii na milimetr tęczówki. Tak jak mówiłem, oko oświetlamy w podczerwieni. No, potrzebujemy jakiegoś komputera, prawda? Jakiś metod, jakiegoś programu, który jest w stanie to zdjęcie obrobić, no i wydłubać z tej tęczówki jak najwięcej informacji w celu zakodowania tego wzoru. Pokażę państwu, jak się robi zdjęcie tęczówki, jak się wyodrębnia te obszary tęczówki, które nas interesują, jak się ten kod produkuje. Natomiast później, jak już będzie ten kod tęczówki gdzieś tam sobie siedział, to spróbujemy go szybciutko zweryfikować jeszcze raz, przykładając oko Łukasza do urządzenia. OK. Zobaczmy, co nam się tutaj sfotografowało. To jest oko Łukasza. To widać, jak państwo się przyjrzycie, to po prostu widać na pierwszy rzut oka. Teraz system automatycznie wyznaczył nam obrzeża tęczówki, tutaj jest to kółeczko, oraz tą krawędź wewnętrzną, czyli obwód źrenicy. Jak państwo widzicie, środki zarówno źrenicy, jak i tęczówki nie są w tym samym miejscu i to jest typowe. Tęczówka, te dwa kawalątki, tutaj tęczówki, które widzimy po bokach, przekształcamy do układu takiego RFI i te dwa właśnie prostokąciki będziemy wykorzystywać do identyfikacji. To jest kod tęczówki Łukasza. Tu jest kod do weryfikacji. No dobrze, no to Łukasz teraz się przymierzy jeszcze raz i zrobimy. To jest zdjęcie, które w tej chwili zrobiliśmy. 85% bitów tych dwóch kodów jest zgodna, czyli no, Łukasz został zaakceptowany. Tutaj są czasy, które zostały zmierzone. No, najdłużej zajmuje nam pobranie tej sekwencji zdjęć, 1,5 sekundy i poszczególne operacje z wyznaczeniem kodu tęczówki. Falki liczą się na tyle szybko, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć, to jest poniżej 1 milisekundy akurat dla tej tęczówki. Całość trwała no, około 2 sekundy. Może teraz spróbujemy, żeby Łukasz podłożył nam drugie oko, no i zobaczymy. To jest oko, które przed chwilą sfotografowaliśmy, a teraz sfotografujemy drugie oko Łukasza. Widzimy, że zdjęcie jest wykonane poprawnie, jest ostre, natomiast zgodność jest niewystarczająca i oko zostaje odrzucone w takim przypadku. W 1984 roku fotograf Steve McCurry, fotograf National Geographic Magazine, no, przebywał w Pakistanie i tam w jednym z obozów dla uchodźców fotografował
ludzi, dziewczynki. Jedno z zdjęć takiej 12-letniej dziewczynki no, obiegło cały świat. Po prawej stronie widzimy Johna Dagmana. Badania właściwie wszystkie są inspirowane właśnie pomysłami tego człowieka. To zdjęcie było wykonane na tyle dobrze, na tyle było ostre, że można było to zdjęcie powiększyć. I pan Dagman wyznaczył właśnie kody tęczówek w taki sam sposób, jak tutaj pokazywaliśmy dla obojgu oczu tej dziewczynki. Postanowiono po 18 latach odszukać tę kobietę, wtedy już 30-letnią. I po wykonaniu zdjęć osób, podejrzanych kobiet, które mogłyby być tą dziewczynką, Dagman wykorzystał te zdjęcia też do produkcji kodów. No i porównał ten jeden kod z tego zdjęcia z kodami pobranymi od różnych kobiet. No i znaleziono tą osobę. Kody dały mniej więcej 70-kilkuprocentową zgodność bitów, co według teorii Dagmana jest w zupełności wystarczające i bardzo mało prawdopodobne byłoby, gdyby taką wysoką zgodność uzyskano no, z różnych oczu, z różnych tęczówek. Zdjęcie Osamy Bin Ladena takiej jakości gdzieś wyciekło z którejś kryjówki, więc Dagman no, dla żartu, może nie dla żartu, no nie mógł się oprzeć, żeby również kodów tęczówkowych dla Osamy Bin Ladena nie wygenerować. Także takie kody też są dostępne. W Amsterdamie na lotnisku Schiphol jest to już wprowadzono nawet program dla tych, którzy latają częściej, dla tych ważniejszych. Nawet mój kolega otrzymał taki list od KLM-u, że za jedyne $100 oni mogą przeprowadzić takie wprowadzanie właśnie jego tęczówki do bazy i on wtedy będzie mógł po tym lotnisku już się poruszać ze specjalną kartą, przykładając gdzie trzeba oko. No ale sporo jest problemów jednak z tą metodą. Przede wszystkim jak na razie nie ma potwierdzenia, że te metody badają właśnie tą żywotność oka. Co by się stało, gdybyśmy tam przyłożyli wydrukowaną tęczówkę albo sztuczne oko? Znaczy, no, najprawdopodobniej te systemy, które działają, by zaakceptowały takie oko. Więzienie w Pensylwanii również zastosowało tę metodę. To wszystko są metody Dagmana. To wszystko jest oparte o pomysły Dagmana, o Iridian Technologies, które sprzedaje to na cały świat właśnie i wydaje no, licencję tym firmom na użytkowanie tego. No i w bankomatach firma NCR, która takie bankomaty konstruuje, też do swoich bankomatów wkłada system firmy Sensar, tudzież Iridian, tak naprawdę to jedno i to samo.